Hej, cześć, siema na wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Kontynuujemy w zestawie, jak się nazywał? Królewski Szczątków chyba? Tak. Sprawdziłem sobie jego efekty. Otóż okazuje się, że jeśli będę mieć poniżej 18% zdrowia, no to będę odzyskiwał z jego pomocą 2 HP na sekundę za jedną część armora, czyli max, czyli 8 na sekundę łącznie będę odzyskiwał. O, bardzo, bardzo ładnie, idealnie przełączona kamera. Idealnie jest przełączony fokus właściwie, jeśli chodzi o wroga. Już lepiej brzmi, mi się wydaje. Pasek białego mięsa, okej. Okay. Co z niego wypadnie? Nie bardzo. Wow! Co jest? Co to jest? Okej. Nie, nie! Kurde, złapała mnie! Okej, ale ponawiam pytanie, co to jest za potwór, czy cokolwiek innego? Myślę, że to jest jaki potwór, to jest maszyna, przecież widać. O, pierdolę. Co, serio znowu? Okej, za chwilę powinien się pasywkę striggerować z zestawu. Powinno mi właśnie powoli zacząć HP wracać. Okej. Okay. No, dupnij mnie. O, już działa, już działa. Widać, że działa. Okej, okay, a fakt, że tego nie uniknąłem, jest przejawem mojego skończonego debilizmu. Widziałem gdzieś w ogóle akcję, że... Znaczy akcję, napis, że ten... Fajne portrety. Że coś podobnego może mnie zabić, ale jednocześnie może mnie też gdzieś przenieść. Tylko kurde, nie wiem, czy to jest właśnie to konkretne, czy to musi być coś innego. To jeszcze zobaczę. Skąd to przyszło w ogóle? A stąd przyjechało. Dobra, zobaczmy, jak sobie poradzi ze smożą szponem. No, dość odporna. Paszcza. No, paszcza bije więcej. Okej. Okay. Kurde, 1500 za taką, nieźle. Nie, yeah, kraba, z maszynki nie wypadło nic z tego, co widzę. Smukły miecz szlachecki wypadł mi z wziomków. Okej, okay, zobaczmy, jak wygląda ta studnia. Czy dobra, jak wygląda. Zakładam, że wiem, jak wygląda, bo to jest chyba dokładnie to samo, co wykorzystywał ten ziomeczek. Uuu, proszę, ale to też bije damage, o dziwo. Okej. Okay. Jak mi tu backstab wszedł? Dobra, pasek białego mięsa, owoc jarzębiny, fragment ruin. Wtedy boli mnie fakt, jak bardzo jest ten spell czasochłonny, nie? Dobra. Kolejne nasionko, lubię to. O, to było niezłe. Kwiatki z butolistnicy, fragmenty ruin, jarzębina. Trochę tego, trochę tamtego.
No oczywiście, że pilnowane przez kraba, bo czemu by nie? Okej, co to jest za efekt? Jak kraba, tego efektu nie miałem wcześniej na siebie nałożonego. Kolejny zwykły rund, dobra, łyknę sobie tą flachę, podbawię trochę fokusu. Czy to jest efekt uśpienia? Może? W ogóle zobaczyłem gdzieś, że kurde, jeśli chodzi o efekt uśpienia, to naprawdę spora liczba wrogów jest na niego naprawdę bardzo odporna. Jezu, normalnie ja mam flashbacki z Anor Londo, nie? Tam też musiałem w taki sposób przechodzić, żeby przejść dalej. Co jest? No wy se chyba stroicie żarty teraz. Piąty kamienia kowalskiego. O, dobra, jestem w miarę bezpieczny z tej strony. Ciekawe, czy mogę to zniszczyć. Remedium. Patrzmy. Okej, no droga się pośpieszyłem niestety. Sobie. Okej, no w taki sposób nie. Ale może zaklęciem by się udało. What? Czemu przez to przeniknąłem? Czekajcie, może ta studnia grawitacyjna byłaby akurat dobra. Nie, nie bardzo. No jeszcze bym spróbował tej smoczej komunii. Ale kurde, nie wiem, czy chcę to robić akurat teraz, nie? Dobra, tu wrócę przykład do tego leczenia. I tutaj potrzebuję moją pieczęć. Okej, spada. Proszę, mój smoczy szpon. Może smocza paszcza niech pójdzie. Okej, niestety za późno użyłem. No nie, no paszcza sobie niestety nie daje rady. A szpon? Nie. Nie, dobra, to nie ma sensu. Idziemy dalej. W takim bądź razie. O, portal! Ciekawe. Słuchaj, chciałem powiedzieć, gdzie jest miejsce łaski, no ale to byłoby trochę przegięcie chyba, nie? Uuu, Mongrum, karyjski rycerz. No ty gnoju! Podleczysz mnie bardzo ładnie. No nie wierzę! Proszę, jeszcze będzie jakimś mieczem mnie dźgał. Skubany. No i się przyznam, trochę zawiodłem teraz na tej zbroi. Nie wiem, w którym aspekcie bardziej. Dobra, to niech sobie przyjedzie. Za mną to raczej nie podąży na ten most, więc mogę sobie olać całą tę sprawę. Leci kulka, to ja lecę od razu na prawo. Tak slalomem w ogóle widzę się odbija. Od tych kolejnych porcji. Słuchaj, jakich porcji znowu? Ty też tego nie otworzę z tej strony. Ale jakieś miejsce łaski sobie odblokować, zanim kurde dalej pójdę, nie?
z fabułą. No ty skubańcze! Co? Chciałoby się! Are you fucking serious? Ja wszystko zrobiłem. Pół wykrok, pół coś innego. O! I to, panie Dziejaszku, jest twój koniec. Tarcza kryjskiego rycerza. Okej. Okay. Dobra, no mówię, specjal ogólnie jest spoko, ale no właśnie to mnie boli. Boli mnie fakt, jak bardzo on, kurde, czasem się nie triggeruje. Dobra, gościu zakłada był jednorazówko, więc... Okej. Okay. Spróbujmy w takim razie wykorzystać ten portal. Tylko jednak wrócę sobie do tego setu rycerskiego. Jakoś lepiej w nim wyglądam. Okej. Okay. No i zobaczmy. Gdzie mnie to przeniesie. Jeziorna Liurnia. Mamy miejsce łaski. Okej. Okay. Czy ja już tu byłem? Nie. Nie byłem. Okej. Okay. Tutaj, jakbym dalej szedł obok tej wieży, to bym tutaj gdzieś trafił. Okej. Okay. Bueno, bueno. O, żółw. Kościół przyrzekł. Czy... co? Co? Czemu żółw ma czapkę papieża? What? Złota igła do szycia. Złote przybory krawieckie. Ciekawe. I to tyle. O, tutaj co? Odbądź pokutę. No nie muszę na razie odbywać pokuty, więc... nie ma to znaczenia. Mogę pogadać z nim jeszcze. Super. Zobaczmy jeszcze te złote przybory krawieckie. Będzie w kluczowych przedmiotach. Wyjątkowa igła do przerabiania odzienia półbogów. Unikalny przedmiot służący do przerabiania ubrań półbogów. Część wyprawki, którą Radagon dał Renali, królowej pełni księżyca, gdy zostając jej mężem, wrzenił się w rodzinę karyjską. I złote przybory krawieckie. Przybory otrzymano od rudowłosego Radagona, gdy ten wrzenił się w rodzinę kryjską. Dzięki nim w miejscach łaski można modyfikować nawet odzienie półbogów. Okej. Okay. You're tarnished, aren't you? I welcome you to the Church of Vows. I am Miriel, steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin of this place? How it came to be known as the Church of Vows? Well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Erd Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radagon and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Erd Tree of the capital and the Academy of Rea Lucaria. Okej, okay, trochę lore. Chociaż jestem ciekawy, co za debil przetłumaczył sacred jako sekretnej. Sacred to nie jest sekretna, to jest święta komnata, jak już. Oh, was there something you needed?
You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use, you are free to take it with you. Unless, perhaps, you are in search of instruction. In which case, I will share all that I know. Do you possess any celestial dew? Then I would like to share my knowledge with you. Concerning the miracle of this Church of Vows, Radagon once cleansed himself with celestial dew, repented his territorial aggressions, and swore his love to Runala. The Order of the Erdtree and the fate of the moon were conjoined, and all the wounds of war forgiven. This miracle blesses the Church to this day, and so you need only follow Radagon's example to restore any bond, however strained or severed, to its rightful state of harmony. Okej, okay, czyli krótko mówiąc, wystarczy, że po prostu się używam tego i grzechy jakby przebaczam, nie? O, Miriel, duszpasterz przysięgi. To experience the miracle, kneel in the basin at the back and cleanse yourself with celestial dew. Absolution will be yours. Any bond, no matter how strained or even severed, will be put to rights. Dobra. Ty jeszcze masz swój, mordo. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Ciekawe, czy będzie jaki... Właśnie, to mi ciekawi. Wiadomo, nie mogę dać księgi, czy tam zwoju błyskamieni do brata Korchyna, bo on zajmuje się inkantacjami. Ale póki co przyjmował ogólnie wszystko, nawet te modlitewniki, które według niego były uznawane za herezję. Ale czy jest jakaś księga, której on nie będzie chciał przyjąć? Dla przykładu w DSAVK 3, jak go się nazywał? Laurentius? Nie, Laurentius był w jedynce. Kornyx. Kornyx z Bagna był piromantą, ale nie chciał przyjąć piromancji Quelany, ponieważ były to piromancje, których powinna nauczać kobieta. W przypadku naszej kochanej jak ona była? Chyba Irina z Karimu. U niej było dokładnie to samo. Znaczy, dobra, nie, inaczej. Ja mogłem dać jej, mogłem jej dać zwoje, czy tam księgi, tomy, głębin i tak dalej, które dawały mroczne cuda, ale gdybym wykupił je od niej, no to bym wtedy po prostu sobie zepsuł jej questa. A potem pojawiła się Karla, która mogła mnie uczyć i magii, i cudów, i piromancji. I nie zważała w ogóle na to, jakie tomy ja jej daję. Czy były to mroczne cuda, czy były to piromancje takie, siakie albo owakie. Uczyła mnie wszystkiego. Więc ciekawe mnie, czy tutaj też jest taka osoba, która będzie uczyła mnie wszystkiego, czy jednak będzie jakaś księga, zaklęć, bądź zwój, której nie będę mógł przekazać, bo dla tej osoby już to będzie za dużo, jeśli chodzi o te całe herezje. Dobra, jeszcze zanim pokupujemy, to co mi jeszcze możesz powiedzieć? My faith does not waver. The miracle rooted in these grounds will once again mend the world. And this time, its bounty will not be squandered. If you would be Elden Lord, tarnished, I hope that you too will share my faith. Okej, okay. Co jeszcze o Radagonie możesz mi powiedzieć? You wish to know more of Lord Radagon. Lord Radagon was a great champion, possessed of flowing red locks. He came to these lands at the head of a great golden host. When he met Lady Renala in battle, he soon repented his territorial aggressions there. A
and became husband to the Carian queen. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Radagon left Rennala to return to the Erdtree capital, becoming Queen Marika's second husband and king consort, taking the title of Second Elden Lord. The mystery endures to this day as to why Lord Radagon would cast Lady Rennala aside, and moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord. Okay, a co o Rennali powiesz? You wish to know more of Lady Rennala. She is queen, head of the Carian royal family, and governor of the Academy of Rhea Lucaria, the great and beautiful full moon witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radagon left her. And then, when the Academy rebelled against the royals, she was locked away in the Grand Library. Okej, okay, no to już wiemy, gdzie iść pewnie do... Gdzie iść? No wiemy, gdzie iść do bossa i do kolejnego wielkiego runu. Dobra, inkantacje w takim razie. Żeby inkantacje to za chwilę. Błysk kamienia. Odłamek błysk kamiennej komety to jest to, co mu dałem ze zwoju. Wystrzeliwuje magiczną kometę o długim okonie. Czar ten można stosować wielokrotnie. Podczas ruchu po naładowaniu jest większa moc. Czar kodeksu Karolosa, najbardziej szanowanego w Akademii. Za 12 tysięcy! I deszcz gwiazd, jeden z czarów błysk kamiennych, wystrzeliwuje 6 magicznych spadających gwiazd, które podążają za celem. Najtrudniejszy z czarów kodeksu Olivinusa i ładowanie zwiększa siłę. Czyli to są te dwa ze zwoju. Magiczne błyskoostrze, dawny czar karyjskiej rodziny królewskiej, tworzy odrzucający znak, z którego po chwili wyłania się błyskoostrze podążające za wrogami. Czar ten można stosować wielokrotnie podczas ruchu, ładowanie zwiększa opóźnienie. Jest to ponoć prototyp czarów falangi miecza, używanych przez królewskich zaklętych rycerzy. Okej. Okay. I karyjski wielki miecz. Jeden z czarów karyjskiej rodziny królewskiej. Przyzywa magiczny wielki miecz, a następnie wyprowadza zamaszysty cios. Można używać wielokrotnie. Dzięki temu zaklęciu czarodzieje zyskują siłę rycerzy wiernych księżycowi. Okej. Okay. A inkantacje? Nagroda błogosławieństwa. Błogosławisz siebie i pobliskich sojuszników. Jedna z pradawnych inkantacji Złotego Drzewa błogosławi osobę rzucającą i pobliskich sojuszników stopniowo przywracając zdrowie. Przytrzyma, aby kontynuować modlitwę i opóźnić aktywację. Niegdyś błogosławieństwa spływały ze Złotego Drzewa niczym łzy, a ta inkantacja to zaledwie pozostałość ich mocy. Okej. Okay. No i fajnie wykorzystane przyściutko, także dziękować, panie papież. Żółwi papież. Jak to kurde połączy tak fajnie? Żułapiesz? Nie. Żółpiesz? Nie, też nie. Kurde. Ej, ale to mnie zaintrygowało teraz. Dobra, i sala debat. To jest ognisko, czy tam punkt łaski, z którego zaczynałem. W tym odcinku, a w którym skończyłem w poprzednim odcinku. Dobra, naśladowca łaski bym wykorzystał, ale może jak tam wrócimy właśnie na górę i wjedziemy windą, żeby mieć pewność, a propos tego, dokąd mam się udać, jeśli chodzi o właśnie dojście, to zakładam Rennali. O ty, to jest przedmiot, jak ja tego nie zauważyłem wcześniej. Dobra, uno momento, bo ja sobie z chęcią przygarnę ten przedmiot. Okej. Co tu jest przy tym trupie? Kryształowa strzałka, 8 sztuk. Nie, no to... Dupy nie urywa, ale... Lepiej mieć niż nie mieć, co nie? I pytanie moje, czy to się da właśnie zniszczyć, nie? Dobra, widać, że nie tylko ja miałem drobny problem z tym gościem, chociaż ja po prostu się z nim bawiłem i dlatego tutaj zginąłem ten jeden raz. Jarzębiny. Błysk kamienny kostur Akademii. Ciekawe, czy lepszy. Od tego, którego mam aktualnie. Musiałem kurde go ulepszyć, żeby się przekonać. Ok.
Okej, okay, tutaj owoc jarzębiny miał przy sobie. Kolejne przejście. Tylko właśnie, kurde, jakiś punkt łaski bym chciał. A może skrót? Otwieramy drzwi. Nie, dwóch jednym strzałem. Okej, nie, tu mnie nie było wcześniej. Nie ma bata. Ziółko, trzy wiki arystokraty, owoc jarzębiny, okej. Złoty run poziomu drugiego. Kolejne trzy wiki arystokraty. Fragment ruin. W ogóle trzy wiki arystokraty, a na kolanach brodzą kurde w ziemi i szukają... W sumie nie wiadomo czego. Okej, okay, gleba. Dobra, tu mogę normalnie zejść, czyli mogę też normalnie zejść z powrotem. Aha, i tu się cofnąłem do tego miejsca, dobra. Tak właśnie zastanawiałem się, czemu mam, kurde, możliwość wezwania do pomocy ducha. I tam zauważyłem przed chwilą teraz tą... Ja nie wiem, jak to nazwać, nie? Bo wygląda trochę jak żelazna dziewica, tylko która potrafi się poruszać. To co mamy? Błyskamienne ostrze. Ciekawe. Kolejny przedmiot kluczowy. Pozwala na wybór ulepszenia właściwości broni. Kiedy nadaje się właściwość za pomocą fizycznych lub magicznych popiołów, można wybrać dodatkową właściwość. Magiczny lub zimny. Okej. Lubię to. Czyli dobra, mamy tutaj skrót odblokowany. To mi się bardzo podobuje. Czyli teraz tak. Dobra, mamy jeszcze dwa chyba przejścia do sprawdzenia. Tutaj wiadomo, na górę. I jeszcze tutaj może być coś. I nie, nie ma niczego, czyli dobra. Czyli tak, w razie czego skrót odblokowany, to zobaczmy, co się kryje dalej. Już sobie przygotuję tylko naśladowcę łaski. On był gdzieś tutaj niżej. Tutaj. Dobra, wyjdźmy kawałek i użyj. Okej, gdzieś w tamtą stronę mam iść. Spoko. Czeka mnie, ile to tutaj tak będzie stało. Wiadomo, ja nie mogę przy tym odpocząć, nie? Bo to nie jest punkt łaski, to jest tylko punkt, który mi... To jest tylko postawienie czegoś, co mi wskazuje dalszą drogę. Nic więcej, nic mniej. Tutaj... O, mogę otworzyć. Okej. O kurde! Czy to już będzie walka z Renalą? Bo patrzcie, że to wygląda jak biblioteka! Starsza pani tego musi szukać. No jak nic, to jest biblioteka. Będzie... Mamy cutscenkę! Czyli będzie Renala, tak? No jak nic, będzie Renala. Nie ma bata, żeby nie było do niej cutscenki. Okej, okay, a co to miało być teraz? O, jest ich więcej. Hush, little Calver. I'll soon birth thee anew, a sweeting fresh. And pure. Okej, okay, mamy Renale. Ale czemu ona siedziała na kołysce? O, dobra. Jak jest oznaczone, to znaczy, że że tą trzeba fokusować. Co to, trzech razy sztuka? Cenka?
Tak. Dobra, w dwie ręce w takim razie. Dawaj. Dawaj, dawaj! Kurde! Nie! Jezu, prawie się udało! Na jednym takim strzale to zrobić. Rano by się spadł. Okej, co tu się dzieje? A, okej, dobra, czaję. A jedna. Ej, ty, może warto by się na nich podleczyć teraz? Bo to chyba są humanoidalne. Humanoidalni przeciwnicy, co nie? Tutaj. Nie ta, ta druga. Nie, nie jest. Kurde. Chyba są za mało humanoidalne, znam to wychodzi. Pada. Dobra, to użyję tej fotki. Żeby się pozaczyć za więcej. Szybko wymia... Kurde! Cutscenka się odpala jakaś, czyli oczywiście jest druga faza. Tylko jako, że po zbiciu, to pewnie po... Boga, powiedz mi, że nie skipnęły cutscenki. Jest, okej, mamy to. Jako, że po zbiciu pełnego paska, to pewnie druga faza i drugi pasek życia. Jak w przypadku Godrika, gdzie druga faza się... My beloved, have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born. Forever and ever. Co się dzieje? Kończąc to, co chciałem powiedzieć wcześniej, nie tak jak w przypadku Godrika, któremu... Okej, to nie jest prawdziwa. To nie jest prawdziwa Renala. To jest jakaś iluzja na pewno. A kończąc to, co chciałem powiedzieć wcześniej, że mamy drugą... Tak, mamy drugą fazę, ale nie jak w przypadku Godrika, gdzie ta faza się odpaliła w połowie jego paska zdrowia. No tak, plus minus. Tylko odpala się ona momentalnie. Palce? O nie! O nie! O nie! To co to jest za spell? Plus kurde, miałem tą tarczę rycerza jeszcze sprawdzić. Czyli byłaby jakaś lepsza na przykład na magię. To jest jakiś zasięg tych strzał? Nie, będą leciały cały czas, dopóki nie trafią. Okej. Mogę konia wezwać? Nie mogę. Dobra, zobaczmy, jak sobie poradzisz ze smoczą paszczą, królowo pełni księżyca. To na zakrętach sobie nie radzą za dobrze te. Dobra, teraz na chwilę czasu. Cofaj! Mocno! Au! Jest! Mamy ją! Jeszcze jej kurde pojza z tym rozbiłem.
Wizerunek królowy pełni księżyca i wielki run nienarodzonych. Proszę, proszę. Pięknie. To lubię. Okej, okay, Renala jest nietknięta. Will ye be gravestones to be better born anew? Okej. Okay. I zobaczmy teraz właśnie te tarcze. Średniej wielkości tarcza w kształcie łzy, wysadzana niebieskimi błyskamieniami. Posługiwali się nią rycerze służący karyjskiej rodzinie królewskiej. Doskonale sprawdza się w obliczu magicznych lub świętych ataków, przeciwko komu szykowali się rycerze. I też 100% fizycznych i ma lepsze magiczne obrażenia. Ej, no to wymieniamy tarcza w takim razie. Bueno, bardzo bueno. Aha, dobra, jest tutaj ten. Jest przymierze pokoju, czy jakoś tak. I mamy tutaj... Nie mogę tutaj walczyć. Thou, is it thy wish to be born anew? To become a sweeting, reborn of my beloved egg. Odrodzenie, kosmetyka. A, dobra, pewnie to samo co w trójce u tej. U tej z o tych języków. Dobra, czyli to jest to. Respekt postaci po prostu. Jak zamknięte. Ja potrzebuję klucza, żeby to otworzyć? Naprawdę? Czy może chodzi o jakąś, nie wiem, porę dnia? To jest chyba posąg Radagona, tak mi się wydaje. To tam na wprost. Zobaczmy. No, zmroku. Okej, okay, no to daleko nie miałem, jeśli chodzi o czekanie. Zobaczmy, czy mogę to otworzyć. Nie, okej, czyli potrzebuję chyba klucza, aby to otworzyć. No nieźle. Dobra, ale zobaczmy teraz te pozostałe rzeczy. Czyli tak, po pierwsze wizerunek Renali. Wizerunek Renali, królowie pełni księżyca, wyryty w złotym drzewie. W młodości Renala była wybitną czempionką, która swą księżycową magią oczarowała akademię, stając się jej mistrzynią. Przewodziła także rycerzom błyskamienia i założyła królewski ród karyjski. Okej, okay, ciekawe, jakie rzeczy mogę sobie z niej wydropić. To jest naprawdę intrygujące. Dobra, tutaj... Już chyba w sumie wszystko. I to nie tylko... I to nie tylko w tym pomieszczeniu, i w całej akademii. Run zgarnąłem i mam co chciałem. Czyli teraz lecimy dalej. Na przykład z kościoła przyrzeczeń tutaj, albo w sumie właśnie nie, właściwie to do wieży powinien teraz się udać. Most, czy to... Stąd jest niby bliżej, ale w sumie musiałbym się tutaj bardziej cofać chyba, żeby to zrobić, więc chyba lepiej będzie stąd się tutaj dostać. Czyli tak, tu sobie oznaczyć. I spróbujmy aktywować ten run, bo zakładam, że to jest kolejny run bez żadnego błogosławieństwa. Zobaczmy go też właśnie. Dobrze, byłem tutaj. Wielki run nienarodzonych, używany do perfekcyjnego odrodzenia się. Bursztynowe jajo trzymane kurczowo przez Renale, królową pełni księżyca. Wielki run nienarodzonych półbogów. Doskonali tych, którzy narodzili się na nowo. Dzieci, które odrodziły się dzięki Renali, są kruche i żyją krótko. Każdy z nich to niedoskonała istota. Aaa, czy ja tego nie mogę nałożyć do siebie? Chyba. Zobaczmy. Wielkie runy. Nie, nie mogę! O, a to ciekawe. Czyli to jest run tylko potrzebny do tego respekowania się. Okej, okay, ale dobra, wymienię sobie teraz zaklęcia. Na właśnie odłamek komety, deszcz gwiazd, magiczne błyskostrze i karyjski wielki miecz. Żeby potestować też te inne zaklęcia. No i kurde, skoro nie mogę odpalić tego runu teraz, bo ewidentnie on nie wymaga tego błogosławieństwa, aby go używać. No to chociaż podejdźmy do wieży i zróbmy sobie tam jakiegoś
mam nadzieję, że jest tam miejsce łaski, no bo jeśli jest, no to w razie W będę miał na kolejne takie miejsce, na kolejny run, jak zdobędę, to będę miał już jak szybko się przenieść, żeby go aktywować. I tutaj kolejne memorium. Druga wojna liurniańska. Ani złoto, ani księżyc nie odniosły zwycięstwa. Jedyna nagroda to pokuta na rodzinne ślubowania. Aha, czyli pewnie chodzi o to właśnie, że całą tę wojnę między złotym porządkiem a liurnią. Super, znowu to gówno. Zakończył ślub Renali z Radagonem. No nie powiem, bardzo fajnie, że tak się to zakończyło. Tak pokojowo nawet, można by rzec. Dobra, nie powiem, chętnie bym to, kurde, zniszczył. No i ładnie, od razu Baxta wszedł. Widzę, że gościu nie padł od jednego strzału. Ale to już wystarczy, aby go pokonać. Gasący motel, ognisty kwiat i kamień kowalski level 3. Okej. Okay. O, jakieś ogniste ślimaczki. Super. Które padają od jednego strzała. Może być. Tutaj muszę wymienić to na kostur. Zobaczmy, 156 bazowo, 215 plus 15 po ulepszeniach. Kurde, muszę ulepszyć ten kostur Akademii. Ale zobaczmy, kostur Akademii Rey Lucaria zdobiony turkusowym błyskami. Tym kosturem może posługiwać się tylko uznany czarodziej. Okej. Okay. Zobaczmy. Nie to. Kometa. Okej, okay, to jest chyba to samo, czym Renala pewnie strzelała. No bynajmniej jeśli chodzi o taki zwykły strzał. O, to jest ten jej... To po 6 strzał. Znaczy jest... Od 6 takich trafień, ty też by nie strzelała. Było to widoczne. Gasnący motyl. Sztuki 2. Sztuki 3. No i tyle. Tutaj mamy kolejny obóz mnichów ognia. Ciekawe, czy znajdziemy coś ciekawego. Ostatnio znaleźliśmy bardzo fajną inkantację. Zobaczmy, co tym razem. Znaczy inkantację. Nie jedną, tylko dwie, bo modlitewnik znaleźliśmy. Okej, czy uda się zrobić plecki? Yeah! Zobaczmy. Okej, no ładnie ich bije. Dziękować. Raz, dwa. Kurde, teraz się trochę czuję jak Virgil z tą różnicą, że on... ogniu oczyść mnie, okej. Okay. Z tą różnicą, że on po pierwsze, kiedy czegoś takiego... Kiedy używał tych swoich mieczy, to po pierwsze robił to bez zużycia skupienia. Po drugie, no jemu to nie zajmowało tyle. No a po trzecie, on też mógł się tepekować do tych mieczy. Więc to jest taki drobny mój minus, jeśli o to chodzi. Ale samo przyzywanie wygląda identycznie jak to od Virgila, nie? To, no, tego mówię. Różnica jest taka, że to się dzieje jakieś tak 30 razy wolniej. Bo więcej nawet razy. Tutaj kolejny żółwik. Okej, okay, padł na jeden mocny strzał. Mięso z żółwika zgarnięte. No i wieża coraz bliżej. Teraz tak, nie spaść, no bo tutaj niestety nie ma amortyzujących upadek wichrów. A nawet gdyby były, no to raczej nie wiem, czy chciałbym tam schodzić na dół. Mówię, na razie wieża. O, mamy punkt łaski, zaraz przed wieżą jeszcze. Też fajnie. Kolejny obraz. Właśnie tego pierwszego jeszcze nie znalazłem tego miejsca. Tak bardziej wina tego, że się nie skupiałem po prostu. Shop artysty. Obraz Zmartwychwstanie. Coś mi się pokićkało. Zobaczmy, bo miałem proroctwo i Zmartwychwstanie teraz. Dzieło wędrownego artysty. Ponoć malarz uchwycił widoki z ostatniej chwili życia tych, którzy idą w objęcia śmierci.
duszę malarza i ślady po jego ostatnich chwilach można odkryć nawet teraz. Dobra, czyli to jest dokładnie to samo, co tutaj, tylko tytuł filmu, filmu. Tytuł obrazu jest inny i co my tutaj mamy, to jest Rey Lucaria. No, to jest Rey Lucaria obok jakiegoś cmentarza. Drzewo. Tylko pytanie, kuźwa, z której to jest konkretnej strony. Dobra, mamy już drzewo. Mamy Rey Lucarię. Dobra, tylko to... Dobra, no to w sumie tak jak tu stoję, tylko w tamtym kierunku musiałbym się gdzieś przemieścić. Jeśli dobrze kminię z tym. Jeśli dobrze kminię lokalizację. Jak śmiesz atakować mojego konia? Gin. Modlitewnik kultu smoków! A ty właśnie, a propos, jeszcze kurde te zaklęcie, te inkantacja. Do sprawdzenia najpierw tutaj. Daj uczonemu kapłanowi, by zdobyć nowe inkantacje. Modlitewnik kultu starożytnych smoków ze stolicy. Tekst o wieży rycerzy, która powstała po wojnie ze starożytnymi smokami. Włócznia błyskawic, udoskonalone pion i naelektryzowanie oręża. Yes! Czekałem na włócznię błyskawic jakąś. I tutaj jeszcze było, to będzie to tutaj. Ogniu oczyść mnie. Jedna z inkantacji mnichów ognia. Tworzy ogień wewnętrzny, który wypala toksyny. Usuwa nagromadzenie trucizny i szkarłatnej zgnilizny, a także leczy te przypadłości. Ta inkantacja powoduje lekkie oparzenie osoby rzucającej. Mają przypominać, że należy bać się ognia. Okej, czyli rozumiem, to mnie leczy z tego i tego, ale leciutko bije mi damage. Ale szczerze, jak jeśli mogę jeden spelem usuwać szkarłatną truciznę i tylko leciutko dostać leciutko mieć mniej życia, ja jestem za. Totalnie mi to nie robi różnicy. Kurde, czy ja to jestem od złej strony? Czy ja muszę tam iść na dół? Naprawdę? Muszę iść na dół, żeby wejść na górę? Nie ma tutaj żadnego przejścia? O, oko bestii drży. Dobra, czyli gdzieś tutaj mamy tego całego marynarza pewnie. Dokładnie. Już w tym kościeju właśnie były morowe korzenie. Tutaj coś mamy. Wiatryny, tylko... O jeny, ale wait, ja nie mam kurde tego! Nie mam świętości! Więc nie będę mógł likwidować tych przeciwników, czyli muszę się skupić na nim. Kurde, myślałem, że się uda, no ale niestety. O, teraz bardzo ładnie zabiję swoich, także... Dziękować, panie dziejaszku. O, ja robię zgrabny unik, on jeszcze zabił swojego tak na amen. Dobra, nie, voice break był, ale nie mogłem go zabić, no ale trudno. Pięknie. Nawet ładnie poszło. I kolejne morowe korzenie i prochy szkieletowego bandyty tym razem. Ciekawe, co za te korzenie dostanę od tego całego bestialskiego duchownego. Prochy, to najlepiej stąd sprawdzić. Prochy szkieletowego bandyty. Duch szkieletowego bandyty żyjącego w śmierci, który będzie powstawać, dopóki nie zostanie należycie zgładzony. Po spisku, po nocy spisku morowe korzenie pojawiły się na ziemiach pomiędzy, a ci, którzy żyją w śmierci, podążyli za nimi. Okej. Okay. Kolejna jarzębinka. I no nie, faktycznie nie ma tutaj żadnego zejścia. Znaczy wejścia właściwie do środka. O, a czy mogę tak na skróty zejść? Te na upartego mogę, ale to jest mega ryzykowne, więc dobra. Ile mam run? Dużo. Więc w razie zgonu poproszę o zabezpieczenie w postaci gałązki. Jezu, tu jest jeszcze... Nie mogę zginąć obok miejsca łaski. Nie ma bata. Nie mogę tak zginąć.
co ja kurwa otwieram ten jebany ryj? No, gdzie? Liurnia. Gdzie jestem? Obok tej szopy artysty. Dobra. Tyle dobrego. Szkoda tego tej durnej śmierci, no ale trudno. Więc byłoby fajnie, jakbym tutaj spadł. Fajnie, po tych nagrobkach. Do miejsca łaski. I nie zgi! Uff, dobra. Tylko mi chata zassało. I nie zginął w trakcie. Dobra, spróbujmy tutaj od razu. Okej, okay, zero damage'a. Słojogród nazywa się ta lokacja. Dobra, i tutaj na dach. No i pięknie. Kamień Kowalski level 3. Dobra, już jesteśmy bezpieczni. Super. Czyli mogę teraz to z powrotem wymienić na ładowane ataki. Hello, Koz. What are you doing here? I didn't think anyone knew about this place. Except us Jars. Ah. Are you going to be the new potentate? Z Wojtysem. Dobra, no powiedzmy, że się zaopiekuje swojami. Gosh, truly. That's wonderful news. It's not easy being potentate, though. I know. Show me your hands. It's just a little test, cuz. To see if you've got the right stuff. Your skin isn't so smooth, is it? You need slick, slidey hands to be potentate, you know? I'm sorry, cuz. But I don't think you've got what it takes. What a shame. Kurde, ale lipa. Myślałem, że się jakoś to uda ogarnąć. Trujący kwiat. Lidia Micheli, kolejny trujący kwiat. Okej. Okay. Miejsce łaski odkryto. 56,5 minuty przekroczone na liczniku. Kolejny przedmiot. Pęknięty garnek. Okej. Okay. Kurde, jest sporo tutaj tych zasobów. O, to oko Yellow, czy jak to się tam nazywa. Wtedy te pierwsze w ogóle znalezione jak po prostu w świecie gry. O, rytualny garnek, jak miło. O, żelasty liść, też znaleziony po raz pierwszy tak po prostu jako roślina, która sobie rośnie. Fajne miejsce, kurde, na zgarnięcie zasobów, naprawdę. Dużo wszelakiej maści zasobów tutaj widzę. Przecież, no, już zaczyna się jarzębina. W większej ilości pojawiać. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejne jakieś rzeczy. Tu. Ej, strasznie dużo pękniętych garnków zgarnuję. Odłamek żyjącego słoja, okej. Okay. Dobra, zakładam, że gdybym chciał, mógłbym tak naprawdę powybijać te słoje, no ale chyba nie warto. Serio? Tam jest przedmiot? Dobra, na kuni w takim razie i lecimy po niego. Właśnie z pomocą kunia powinno się udać. No chociaż w sumie na opartego same tu nawet mogę chyba wskoczyć. Kolejny rytualny garnek. Miło. Szkoda, że atak z upadku się liczy tylko kiedy ja mam broń w dwóch rękach. Bo tak to po prostu jest ładowany atak w powietrzu, nie? No nie wierzę, serio, i tak jestem nie po tej stronie, po której bym chciał być. Może jest to jakieś takie przejście. Ale nie, no jest po prostu ściana. Czyli dotarłem do swojego ogrodu w sumie po nic. Czyli muszę stąd zejść na dół i tutaj wejść prosto. Dobra. Ja chcę do tej wieży się w tym odcinku dostać, więc...
Najwyżej będzie to kolejny lekko prawie godziny na surówce, bo nie wiem, czy to będzie miało ponad godzinę normalnie. Tutaj coś jeszcze mamy. O, czy to jest miejsce z obrazu? Nie, kamień kowalski poziom 4, ale widać, że ktoś się, kurde, specjalnie tak tutaj ustawił. No, ustawił oczywiście w cudzysłowie, nie? Dobra, mogę już tutaj tak zejść na szybko. Unikając śmierci niestety nie bardzo. Dobra, czyli muszę iść niestety tak totalnie naokoło. No ale na szczęście, jak oleję wrogów, no to od razu do wieży, myślę, się dostanę. No i ciekawe, co takiego będzie w tej wieży. Może w sumie nawet zobaczę, jak będzie wyglądał kolejny run, który będę chciał zgarnąć. O, tutaj coś jeszcze mamy. Kolejny golem, który pilnuje wejścia takiego samego, jak było w rzece Siofra. I kolejne miejsce łaski. Proszę, tak blisko i tak daleko jednocześnie. Dobra, dotknij łaski. Okej, zobaczmy. Czy ja chcę tam już wejść? Szczerze, jakoś mnie to teraz nie kręci. Bo jak mówiłem, na razie mam jeden dość konkretny cel. Czyli dostać się do tego. Dostać się do wieży tej boskiej. Ale jeśli będę musiał obić komuś mordę, żeby się tam dostać, no to ich strata. Nie, no jednocześnie weszło ukrwawienie i poisbreak. Are you serious? Jaka jest szansa na coś takiego? No powiedzcie mi. Dobra, te dwie mogę olać. One są totalnie niegroźne. Tutaj mamy jakichś zwykłych frajerów, więc też ich mogę olać. Jarzębina zgarnięta szybkim zwisem na kuniu. Kurde, ale widoki są naprawdę ładne w tej grze. O, jest miejsce łaski. To mi się podoba. Karyjska biblioteka. To jest miejsce. Okej. Okay. Globusie nieba, przekaż potomności mądrość księżyca i gwiazd i na wieczność skryj występki księżniczki. O. Ciekawe. A o kim mowa? Czyżby o tej całej Rani, która przedstawiła się jako, zakładam, córka właśnie tej K.U. Tam jest coś do wzięcia. Jako córka Renali, czyli była wtedy księżniczką Liurni. Cwane panowie, ale nie dość. Okej. O wow, ale nie, to jest cała taka jedna lokacja duża, to nie jest tylko wejście do wieży. No to w tym takim razie zajmiemy się w kolejnym materiale dopiero. Ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Elden Ring, w którym najpierw jeszcze wrócimy do twierdzy, a raczej pewnie się z wami po prostu przywitam w twierdzy okrągłego stołu. Tam pogadamy z postaciami, z którymi będzie się dało pogadać. No i oddamy ten modlitewnik, który zgarnęliśmy w tym odcinku. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Elden Ring. Cześć! Hey!